Cześć, witajcie w Movieboxie. Zazwyczaj zabieram was na premiery filmowe, serialowe, a tym razem wyjątkowy odcinek, bo będziemy na konferencji ramówkowej, a będzie to konferencja Polsatu. No i tutaj porozmawiamy oczywiście z aktorami i z gwiazdami największych produkcji tej stacji. Będzie o serialach, tych najnowszych, ale myślę, że nie mogę się już bardziej rozgadywać, bo zostały zaledwie sekundy, a dokładnie minuta do startu tego wydarzenia, więc zobaczcie, jak to wygląda od kulis. Brawo dla Państwa, dzień dobry. Pawle, konferencja ramówkowa, to na początek Ciebie zapytam o to, jak Ty się czujesz wśród celebrytów w takich klimatach. Dawno mnie nie było, trzeba przyznać, parę długich lat rzeczywiście i jest okej. Nic się tak naprawdę nie zmieniło. No, mamy dłuższą, że tak powiem, trasę wśród fotoreporterów. Chociaż no, to jest moja pierwsza ramówka Polsatu. Błyszczałeś na czerwonym dywanie. Kiedyś tak, kiedyś mi się zdarzało. Coś sobie takiego przypominam. Wiele, wiele lat temu. No i teraz po tym oddechu czas na serial Zdrada. I tak. Tutaj świetna obsada. Bardzo, bardzo. Świetna obsada, świetna praca. W nawiązaniu do tytułu będą siebie bohaterowie zdradzać? To jest tak, że tutaj to nie jest taka zdrada jakby w takim kolokwialnym podejściu. To jest zupełnie co innego. Ta zdrada ma tutaj bardzo wiele różnych poziomów i każdy z tych bohaterów będzie musiał ponosić konsekwencje swoich wyborów, że tak powiem, życiowych. Mam nadzieję, że widzowie też, tak jak my, będą zadowoleni z tego, co zobaczą. A do takiego dnia jak dzisiaj, jak się przygotowywałeś? Słuchaj, wstałem rano, zjadłem śniadanie, wziąłem szybki prysznic, założyłem to, co miałem i przyszedłem. Wyprasowałeś? Żona. Ja nie prasuję, ja gotuję w domu. O, a co lubisz najbardziej gotować? Słuchaj, wszystko. Wszystko, co powiem, jest zupy. Jestem mistrzem w zupach, dlatego, że jestem zupowy. To co dzisiaj na obiad będzie? Dzisiaj rosół. O, super, to ja chętnie bym sam wpadł, bo długo już rosołu nie jadłem. Dzisiaj rosół. To zapraszam wszystkich na rosół do Pawła. Bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się ciepło. Dawidzie, przeglądałem sobie listę gości. Patrzę, Dawid Ogrodnik na konferencji Polsatu. Czy to jest taki krok w kierunku mainstreamu? Nie wiem, jaki to jest krok. To jest krok, kolejny krok w pracy, który był bardzo ciekawy, inspirujący. Paweł Małaszyński mówił, że słaba ekipa, w ogóle nic się nie udało. Mówił o sobie? Jak było? Nie, było czadowo. Naprawdę było czadowo. Wykonaliśmy całą pracę od podstaw. Jakie sobie dajesz wyzwanie aktorskie na najbliższy czas? Oj, różne. Teraz przygotowuję się do castingu. Właśnie gdzieś tu miałem kartkę. O. Dobra. Właśnie kartkę noszę ze sobą w każdym. To będzie bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak Dawid przygotowuje się do castingu. Comment tu moi retrouvé? A moi environ, j'habite chez mes frères, ma balsère, le temps de trouver à patacher. Domyślam się, że to francuski. Ta. Co no to właśnie znaczyło? To były różne kwestie akurat. Jak mnie znalazłeś i... To będzie zagraniczna czy polska produkcja? A ja nie wiem, bo to na razie jest casting. To jest francuski film, ale na razie jest forma castingu, właśnie nagrywań. No ale zobaczymy, no. Zobaczymy, no. Dzisiaj zatrzęsienie gwiazd, ale poza tymi, których dobrze znamy z anteny, są też ci, którzy zaczynają swoją drogę albo są na jej początku i wy dołączacie do mocnej ekipy, ekipy aktorów reprezentujących serial Zdrada. Tak. Zgadza się. Mhm. Który będzie mieć premierę w czerwcu na Polsat Box. Jest ekscytacja? Nie, ja się nie cieszę. Nie cieszysz się? Słabo. Słabo, że ten casting poszedł, nie, tak? W ogóle pani... Nie, ja się bardzo cieszę i się jaram, bo to słyszeliśmy, że naprawdę fajnie wyszło i że jest co oglądać. A to zaproście może na raz, dwa, trzy na serial. Raz, dwa, trzy zapraszamy na Zdradę my. My. Tomek, Maju, tak. Rodzinnie na rodzinnie. Konferencji ramówkowej. Jak się czujecie jako rodzina tutaj, w tym miejscu? Raźniej jest dzięki temu? Czy ja wiem? Bardziej pytanie do Mai. No, czy nie Maja? Oczywiście jest bardzo fajnie, nie powiem, że nie. Ale czujesz właśnie takie wsparcie taty, że tutaj jest? Łatwiej jest z tatą być w takim miejscu? Trochę tak, bo nie powiem, jest to moja jakby taka pierwsza duża ścianka i takie pierwsze duże wydarzenie. Było takich mniejszych parę, ale no, czuję takie wsparcie, że
Jak to się dzieje, tylko tato, czy okej, wszystko? Mamy takie trzy duże seriale w Polsce. M jak miłość, pierwsza miłość na wspólnej. Co jest mocną stroną tej pierwszej miłości? Dlaczego pierwszą miłość moja warto oglądać? Gra w tych dwóch. Wiem, że miłeś trzy. W sumie też grałeś. Tak, byłem ten. No nie wiem, no chyba to jest, że jednak ludzie przyzwyczaili się przez tyle lat i śledzą losy tych bohaterów. I to jest tak, że dostajecie na krótko przed planem zdjęciowym raczej teksty i na bieżąco się tego uczycie. Nie aż tak krótko, ale wystarczająco, żeby się nauczyć, przeczytać scenariusz i jakby ułożyć sobie wszystko w głowie. Patryku, widzę, że w pełni gotowy na taki dzień. Jak długo trwały przygotowania, jak wyglądały? Ojej, mam naprawdę zdradzać. Dawaj. Skorzystałem z pomocy specjalistki. Co to znaczy? Co to znaczy? Specjalistki, stylistki. Karolina, pozdrawiam cię i bardzo ci dziękuję za piękny ficik. Wiesz, ja nie jestem specjalistą od kostiumu przede wszystkim. A tak naprawdę wstałem dzisiaj rano w Krakowie, przyjechałem. A w Krakowie co się działo? A co się działo w Krakowie? W Krakowie to ja mieszkam, ale dzieje się dużo. Musisz często przyjeżdżać do Warszawy. Cały czas jeżdżę, przemieszczam się w zasadzie, śmieję się, że pociągi? Mój zawód... Nie, absolutnie. Ja jestem tylko i wyłącznie wierny mojemu samochodowi. Często w aucie na przykład uczysz się tekstów? Ja jestem absolutnie... Mój zawód główny to zawód kierowca, wiesz? Więc ja wszystko robię w samochodzie, naprawdę wszystko. I tekstów też się uczę, jak mogę. Czasem się nagrywam i słucham sobie na głośnikach. Ale tak, często robię wszystko w samochodzie. A twoje wymarzone auto? Moje wymarzone auto? Porsche 911 Carrera byłoby okej. Klasyka, ale na wysokim klasyka poziomie. Gatunku, tak. Ale mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane. Maćku, ramówka, celebracja. Jak ty się czujesz w takich miejscach? Dobrze, ale jest już jest zimno tutaj dosyć w środku, a jestem lekko chory, więc już tak... powoli zaczynam... Do ciepełka, pod kocyk. Czuję, że muszę chyba jednak pod kołdrykę skoczyć. Teraz staniesz z gwiazdami, czyli jesteś gwiazdą. To już nie da się uniknąć tego stwierdzenia. Tak, trochę to słowo mnie tak krępuje, ale jakoś muszę sobie z tym poradzić. Kilka razy już ocieraliśmy się o ten program. Teraz rzeczywiście się udało nam zgodzić, spotkać na wielu frontach, gdzieś tam w rozmowach. No to jest jednak legendarny format, być może jedna z ostatnich edycji. I to gwiazdorstwo się ciebie trzyma, bo teraz staniesz z gwiazdami, a za chwilę kiedy ślub. I tam też pojawiasz się w roli gwiazdy, czyli serial na Canal Plus. Tak. Tam gram rzeczywiście rolę takiego zblazowanego aktora, celebrytę. Jest bardzo imprezowym typem, który korzysta z życia na wszelkie możliwe sposoby. Każda sekunda jest sekundą, którą trzeba wycisnąć imprezowo, romansowo. Tańca w twoim życiu chyba nie brakuje tak na co dzień, co? Lubię tańczyć, lubię wieczorami gdzieś wyjść na miasto. Najczęściej jak jest muzyka taka na żywo. Ulubione miejsce w Warszawie? Spatif. Tam są właśnie często dancingi. Albo Café Plans, jak jest ciepło w wakacje, to wtedy sami organizujemy takie dancingi z muzyką na żywo. To co, może jakimś tanecznym krokiem się pożegnamy? A masz dzisiaj ze sobą torebkę? Dobra. To tak ciebie podpytam. Mam. Co w takiej torebce się znajduje na taki event? Zaskoczę cię. Warszawska karta miejska, dowód osobisty, błyszczyk i jakieś chusteczki. Mnóstwo seriali na antenie Polsatu, a ty, Ada, jako reprezentantka Sługi Narodu, drugi sezon. Tak jest. Pojawiam się, znaczy moja postać, czyli Lena Bielecka, pojawia się pod koniec pierwszego sezonu i zdążyła już trochę namieszać. W drugim sezonie będą niespodziewane zwroty akcji, nieoczekiwane sojusze. Miłość, zdrada, nienawiść i oczywiście dużo zakulisowych rozgrywek politycznych. To może być taki fenomen właśnie na razie drugi sezon, ale jak w Ukrainie, po którym tym tytule właśnie prezydentem został aktor, czyli Zełenski. Tak, też prawnik.
Też prawnik. Z tego co wiem, Marcin chyba przynajmniej na razie nie ma takich aspiracji, ale kto wie, zobaczymy. No to bardzo się cieszę, że będziemy mogli oglądać ten serial, bo ja też sam się w mojej roli pojawiam, czyli można powiedzieć, że już się spotkaliśmy dokładnie na jednym planie, więc drugi raz spotkamy się na planie znowu. Bo się zapraszamy. Widzieliśmy też na innym dokładnie, planie. Dokładnie tak. Czyli zapraszamy serdecznie na Sługę Narodu. I tak w ciągu tych 10 minut pokazaliśmy wam, co działo się na konferencji ramówkowej Polsatu. A gwiazd tutaj było naprawdę sporo, bo około 150. No i te gwiazdy będziecie mogli oglądać w najnowszych produkcjach stacji, produkcjach filmowych i serialowych. A z tego co wiem, ci wszyscy ludzie mają ochotę na jeszcze więcej. Do zobaczenia.